Laudate omnes gentes, laudate magnificat in saecula, et anima mea laudate magnificat in saecula. Ciekawe, czy ktoś zgadnie, co to za piosenka. W tym świecie albo się zabija, albo jest się zabitym. I kto to mówi? Czy ty nie powinieneś już czasem nie żyć? Nie znasz wszystkich moich hasów w rękawie. Właśnie widzę. Zresztą mam mnóstwo innych spraw. Ta głupia kosaktoriel pewnie mnie szuka. A wiesz, już mam na rękach trochę pyłu z potworów. Co ty się tak boisz, Toriel? Co ona może ci zrobić? Do diabła, nie mam ochoty rozmawiać z kwiatkiem! Nie mam ci do żeni tak jak moje siostry! Kasia, mamo, wiadomo było, kto tak wrzeszczał? Och, to chyba był jakiś pomniejszy potwór. Nie miałyście żadnych znaków życia od swojej siostry? Niestety nie. Ach, jestem trochę na nią zła. Moim zdaniem trochę za bardzo histeryzowała. Znaczy, rozumiem, że ona już taka jest, zwłaszcza od tamtego wydarzenia, ale nie widzę sensu w takim zachowaniu. Jakiego wydarzenia? Anyway, Kasia, mamo, mam do ciebie prośbę. Czy mogłabym iść dalej? W sensie wyjść poza drzwi w piwnicy? W żadnym wypadku, tam jest niebezpiecznie. Justin ma determinację. Dawna przepowiednia powiedziała, że nie umrze, dopóki samo nie będzie chciało. Pomyślcie o mnie. Ja chcę zostać sama. I nie zostaniesz sama. Ja z tobą zostanę. A Justin? Justin da sobie radę. No dobrze, tylko uważaj na siebie, dziecko. Proszę. Idź prosto przed siebie, a wyjdziesz poza ruiny. Mam nadzieję, że spotkasz kogoś, kto ci pomoże. A jeśli mogę zapytać, gdzie chcesz dojść? Chcę uratować ten świat. Och, miłe. Dobrze, idź. Toriel. Ale mnie wystraszyłaś, gdzie byłaś? Twój pierniczony interes. Przepuść mnie! Co ty chcesz zrobić? Ja wypuszczę cię. Gdy cię szukałam, widziałam w ruinach mnóstwo prochu. Ktoś musiał pozabijać kilka potworów. I doszło do mnie, że ty jesteś niebezpieczna. Ach, masz rację. Mało kogoś na sumieniu. Nie tylko jakieś tam potwory. O czym ty mówisz? Twoje siostry wspominały o jakimś wydarzeniu, ale nie powiedziały, o co chodzi. Miło z ich strony. Wiesz, skoro i tak nie pozostało ci dużo czasu, to ci opowiem. Ja... Twoim zadaniem jest unicestwić to dziecko. Ale naprawdę tego ode mnie chcecie? Chcesz mieć nas jako rodziców, czy nie? Ach, no chcę. Więc idź. Wierzymy, że dasz radę. Ty jesteś chora psychicznie? Ja? Chora? Moje siostry są chore. Obie mają schizofrenię. Mnie jakimś cudem to ominęło, a teraz przepraszam, ale stoisz mi na drodze. Witaj, siostro. A ty jej zrobiłaś? Czemu jej to zrobiłaś? Czy ty normalna jesteś? Przestań mnie wyzywać, bo tobie też to zrobię. I teraz będę tu sama. Nie sama. Flau jednak żyje. Wyszę ci, abyś ty dostał przyjaciół, i przynajmniej samotna nie będziesz. Ty potworze! Zamknij mordę, siło nieczysta! Hej, dzieciaku. Niby czemu tu siedzisz, jakbyś chciał zamarznąć na kość? Czy my się już kiedyś poznaliśmy? Bo zachowujesz się, jakbyś mnie bardzo dobrze znał. Można tak powiedzieć. Słyszałam o waszych problemach tu na dole, więc przybyłam wam pomóc. O cholera, ktoś za mną idzie, chyba nawet wiem kto. Ej, ja się schowam, bo ja się jej boję. Kogo ja widzę? Jakiś eksponat archeologiczny się urwał z muzeum. Nie da się rad mi urazić. Mam grube kości. I po mnie wszystko spływa jak po łopatce. O, ciekawe. Ej, chyba widzę twojego brata w oddali.
Ani mi się wasz. Zasa wtopa. Co ty tu robisz? Bawisz się w archeologa? Kości odkrywasz? Bardzo zabawne. Dlaczego kozioła mama cię wypuściła? Nie chcesz wiedzieć. Czekaj. Co ty jej zrobiłaś? O kim mówicie? Kim jest kozia mama? Ha! Nie twój interes, szkieletorze! Ja Chmina, a nie zawidząca przyszłość, przybyłam odcześnić świat ze wszelkiego plugastwa! Jasmin, znowu masz myśli autodestrukcyjne! Nie dał takie plugastwo mi chodzi, ja jestem aniołem! Może i nienawidzę siebie, ale plugawa nie jestem! Sans, chodźmy stąd, ona jest niebezpieczna. Tak, bo najłatwiej jest oczywiście uciec od odpowiedzialności! Dobra, Jaśmina, czas na przemoc. Hej, pozdrawiam, przyjdzie mój brat. Lepiej słuchaj się tą idealnie dopasowaną lampą. Sans, ty leniwa sterto kości! Znowu się lenisz, tak masz mi pomagać. Niby coś ciebie za brat. No weź, papi. Pilnuję ty napisz, by nie uciekła. Sprawdź, może ci ma jakieś nóżki. Sans, już przeszarzasz. Może nie masz takiej inspiracji, ale ja mam. I w dodatku... Sans, czy ty widzisz to, co ja? Jep. Lampa wyszła z siebie i stanęła obok. Nie, bo mi zależy mocno na tym, abyśmy stąd poszli jak najszybciej. Co jeśli ona tu przyjdzie? To? Czekaj, człowieku. Ja, wielki Papyrus, oznajmiam, że... Nie serio, braci, ona ma rację. Sans, czy ktoś mi może wytłumaczyć, jakim cudem ja siedzę z człowiekiem w moim domu i go nawet nie pojmałem? To nie pora na wyjaśnienia. No dobra, pokrótce powiem ci, że na zewnątrz krąży bezwzględna bohaterczyni, która nie cofnie się przed skrzywdzeniem was. To ona! Skąd wiesz? To może być każdy inny potwór. Umiem ją rozpoznać. Ma aurę podobną do mojej, tylko bardziej zdegenerowaną i zepsutą. Co to znaczy? Nie wiem, czy powinniśmy otwierać. Jednakże, jeśli nie otworzymy, może być jeszcze gorzej. Kto tam? Kassandra. Kassandra kto? Cholero, czy ty naprawdę nie wiesz, kim była Kassandra? Wieszczka, której nikt nie słuchał. Mnie też nikt nie słucha, ale jestem pierniczoną jasnowidzką. Z tego co widzę po twoim zachowaniu, to bardziej czarnowidzką. Sans, lepiej zamilcz, to nie jest bezpieczne. Mogę mieć moje pytanie? Skąd się znać? Bo to na ciebie bardzo podobnie. Jesteście jak klony o innym charakterze. Nie, Jasmin jest moją siostrą. Więc jesteście bliźniaczkami? Na szczęście nie. Czymś bliższym niż bliźniaczki. No miałem rację. Jesteście klonami. Było im tak mieszać w umysłach? Nieważne. Ważniejsze jest pytanie, po co w ogóle tu przyszłaś? Jak to po co? To ostatnio dom. Zresztą miasteczka obróciła się w krok. Aż w mordy, co ty zrobiłaś? Ty piekielna anielico! To ty jesteś siłą nieczystą, nie Janolix! Daj mi spokój, zaraz pójdę dalej, tylko najpierw pokończę tych dwóch.